Cześć legioniści. Ten KRAKOWJC grał przez rok w Rosji. Teraz Legia jest nim zainteresowana. Przede wszystkim zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwonek powiadomień, aby otrzymywać wszystkie informacje o Legii Warszawa. Oczekuje się, że Legia Warszawa dokona wielu transferów latem, drużyna zostanie wzmocniona przed następnym sezonem, ale do dziś klub nie pozyskał jeszcze żadnego zawodnika. Roberto Fernandez, który od zeszłego roku gra w rosyjskim Bałtica Kaliningrad, wkrótce może dołączyć do Legii Warszawa. Klub ze stolicy złożył za niego ofertę w wysokości 800 tysięcy polskich złotych. Nie zapomnij dać łapki w górę pod filmem, to bardzo ważne, abyś mógł otrzymywać wszystkie filmy związane z legionistami. Jednym z potencjalnych nowych zawodników Legii jest 24-letni Boliwijczyk Roberto Fernandez. Jest lewym obrońcą, a mówimy o pozycji, która wymaga wzmocnienia w Legii. Football.unitel.bo twierdzi, że Legia już złożyła ofertę na tego zawodnika w wysokości 800 tysięcy polskich złotych. Jeśli transfer dojdzie do skutku, Fernandez podpisze 3-letni kontrakt. Na razie jednak skupia się na przygotowaniach do Copa America. Reprezentował swój kraj 32 razy. W zeszłym sezonie Fernandez grał w rosyjskiej lidze, która jest dziś dość kontrowersyjna. Został wypożyczony przez Bolívar La Paz do Baltiki Kaliningrad. W sumie rozegrał 40 meczów dla tego klubu, w których strzelił 2 gole i zanotował 4 asysty. Wcześniej grał w swojej rodzimej lidze, a także w hiszpańskim trzecioligowym zespole Calcio Leonesa. Jego przyszłość powinna się wkrótce wyjaśnić. Kontrakt z Bolívar obowiązuje tylko do 31 grudnia 2024 roku. Wspomniane źródło twierdzi, że na stole jest oferta przedłużenia, ale ze względu na zainteresowanie zagranicznych klubów, w tym Legii, ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Nie wiadomo również, jak zostanie przyjęta oferta Legii, 800 tysięcy dolarów amerykańskich, gdyż klub oczekuje około miliona. Teraz chciałbym poznać Twoją opinię na temat tego zawodnika. Czy byłby świetnym wyborem dla Legii Warszawa, czy nie? Jaka jest Twoja opinia o nim? Pamiętaj, że Twój komentarz jest bardzo ważny, aby pomóc Legii Warszawa.